A wiecie, ile można zrobić dla Polaków za 100 miliardów? Dziś i przez te najbliższe dni będziemy przedstawiać jasne deklaracje. 100 miliardów więcej dla Polaków na trzy podstawowe cele. Po pierwsze, europejska ochrona zdrowia. Po drugie, prioryt projekt Priorytet Praca, którego elementem jest nasz projekt Wyższa Płaca, bo praca musi się opłacać. Po trzecie, Narodowy Program Rozwoju Wsi, który wyrówna szanse. I da nowy impuls dla rozwoju, prawdziwy i oparty o miliardy złotych. Będzie o tym mówił dzisiaj pan, prezer, pan prezes Władysław Kośniak kamusz Pozwólcie, że ja dzisiaj skupię się na jednym bardzo ważnym polskim problemie, które te dodatkowe 100 miliardów mogą rozwiązać. Chcę dziś z Wami porozmawiać o służbie zdrowia, bo jej stan dzisiaj w Polsce jest podobny do stanu polskich dróg z lat 90. Tak jak wtedy wydawało się, że te drogi już zawsze takie będą, tak dziś myślimy o zdrowiu. Szczególnie, że w ostatnich latach sytuacja się pogarsza. Ta władza zlikwidowała już 15 tysięcy łóżek w szpitalach. Zmniejsza się systematycznie liczba pielęgniarek. Zwiększa się liczba zachorowań na raka. Trudno się dziwić, skoro spadła liczba osób, które zgłaszają się na badania przesiewowe. Po prostu przestano ludzi na nie zapraszać. Wszyscy wiedzą, co dzieje się na sorach. Tam w tłumie czekających zaczęli już umierać ludzie. To wszystko są ofiary bałaganu. I pierwszy raz, pierwszy raz od początku lat 90. skróciła się w Polsce długość ludzkiego życia. Sytuacja staje się dramatyczna. I taki bałagan to nie jest Europa. To nie są europejskie standardy. Rok, dwa, trzy lata oczekiwania na wizytę u specjalisty. To nie jest Europa. Brak programu in vitro to nie jest Europa. Brak znieczulenia dla rodzących kobiet to nie jest Europa. Ile lat jeszcze można słuchać o tym, że lekarze z Niemiec przyjeżdżają do Polski zobaczyć, jak wygląda rak szyjki macicy, bo u nich już właściwie nie występuje. U nich nie występuje a u nas, za graniczną rzeką, co roku dwa tysiące kobiet zapada na tę straszną chorobę. Dwa tysiące Polek a mogłaby nie chorować żadna. Jak to jest więc możliwe, że w XXI wieku do Polski wróciły takie choroby jak odra? Rozumiem, że dla niektórych polityków tęsknota za średniowieczem jest silniejsza niż zdrowy rozsądek, ale tolerowanie, a wręcz zachęcanie do rezygnacji ze szczepień to zbrodnia i na pewno to nie jest Europa. W Polsce zaczyna rosnąć liczba zgonów i spadać liczba urodzeń. Dostęp do opieki medycznej staje się coraz trudniejszy, a kolejki do specjalistów coraz dłuższe. Wszyscy to widzimy. To jest dramat, który codziennie dotyka setek tysięcy Polaków. Nie zrozumie tego ktoś, kto leczy się na specjalnych, indywidualnych zasadach. Ktoś, komu dyrektor szpitala osobiście dostarcza do domu kule, to ten tego nie zrozumie. Bo jeśli ktoś jest wysoko postawiony w pisie, to nie czeka w żadnej kolejce. Dlatego oni nie widzą w tym problemu. Dlatego prezes rządzącej partii powiedział kilka dni temu do osoby niepełnosprawnej, żeby nie przeszkadzać, tylko popierać. Dobrze, że nie dodał, że nie dodał do tego, że rząd się jakoś wyleczy. My chcemy innej Polski. Chcemy, żeby każde dziecko, każde dorosłe, bez względu na to, gdzie mieszka, bez względu na to, jaki to region, czy to mała wieś, miasteczko, czy wielkie miasto, żeby miał zapewnioną taką samą europejską ochronę zdrowia. I zrobimy to. Zrobimy jako koalicja europejska. Bo wygramy te wybory, odzyskamy 100 miliardów dla Polski stracone, stracone przez nieudolność tego rządu i tak jak kiedyś zbudowaliśmy za europejskie pieniądze autostrady, tak teraz zbudujemy razem europejską ochronę zdrowia. Uwierzcie, to jest możliwe. I to jest stawka tych wyborów. Europejska ochrona zdrowia dla każdej Polki i Polaka. Po pierwsze, termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni, bo to jest standard europejski, to jest Europa. Czekanie miesiącami i latami na poradę musi się skończyć. Może gdyby rządzący sami musieli czekać, to zrozumieliby, dlaczego to jest oczywiste. Po drugie, oczekiwanie na sorze nie może trwać dłużej niż 60 minut. Po godzinie każdy pacjent musi być już po badaniach, diagnozie i decyzji lekarskiej. I to będzie Europa. Nie może być tak, że przyjazd na ostry dyżur do szpitala oznacza wiele godzin czekania, niepewności, a czasem zwykłego bólu. Po trzecie, europejski program walki z rakiem. Mówimy o tym na każdym spotkaniu. W ciągu siedmiu lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy. I będzie to dotyczyło każdego zakątku i każdej grupy społecznej. Rak na wsi niczym nie różni się od raka w mieście. Europa ma być w Polsce dla wszystkich bez wyjątku. Dlatego w każdym województwie, w każdym regionie stworzymy wysoko specjalistyczny ośrodek walki z nowotworami, w którym każdy w szybkiej ścieżce będzie mógł otrzymać diagnozę i rozpocząć specjalistyczne leczenie. Już nigdy nie pozwolimy na to, by władza przeznaczała miliard trzysta milionów złotych na propagandową telewizję, czyli tyle, ile wynoszą roczne koszty chemioterapii w Polsce. Nie pozwolimy na to. Po czwarte, każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania, bo wczesna diagnoza decyduje o powodzeniu leczenia. Takie, badania będzie, takie badanie będzie powtarzane co pięć lat. Po piąte, opieka nad kobietą w ciąży i dzieckiem, czyli przede wszystkim pełna dostępność badań prenatalnych, opieka okołoporodowa na najwyższym europejskim poziomie, w tym oczywiście bezwarunkowa możliwość znieczulania przy porodzie. Nasze dzieci, wszystkie bez wyjątku, mają się rodzić w Polsce na europejskich warunkach, a kobiety mają czuć się bezpieczne, ważne i pod najlepszą opieką. Dlatego wprowadzimy darmowe leki dla kobiet w ciąży. Wszystkie leki zalecane przez lekarza prowadzącego. Po szóste, powszechny, pełen kalendarz szczepień na najwyższym europejskim poziomie. Wzorem będzie tu dla nas Norwegia. Nie może być tak, że dzieci, których rodziców na to stać, szczepione są na wszystkie choroby, a dzieci biedne tylko na niektóre. Nie może być tak, że jedno dziecko dostaje szczepionki najwyższej klasy wymagające jednego ukłucia, a dziecko biedniejsze jest kłute wielokrotnie i dostaje szczepionki słabszej klasy. Chcę powiedzieć coś, co jest oczywiste, ale niektórzy o tym zapominają. Wszystkie polskie dzieci mieszkają w Europie i wszystkie mają prawo do europejskiej ochrony zdrowia. Po siódme, pakiet dla osób z niepełnosprawnościami. Jest z nami Jadran Glinka, dzisiaj też powie do was parę słów. To ważna rzecz, o której ciągle musimy pamiętać, bo powiem to jeszcze raz, bo to wymaga powtarzania. Ci nasi rodacy. Niepełnosprawni, nikomu nie przeszkadzają i nikogo nie muszą papierać, jak chce prezes Kaczyński. Naprawdę tak jest. Trzeba ich po prostu szanować. Mają prawo mówić o tym, co jest dla nich problemem. I za te haniebne słowa pana Kaczyńskiego powinni doczekać się przeprosin. Ludzie z niepełnosprawnościami są wartością. Są ważni. Każdy człowiek jest ważny. Niezależnie od tego, kogo politycznie popiera. Mają trudniej, ale tym bardziej zasługują na szacunek. Potrafią wiele zdziałać. Pozwólcie, że pozdrowię tu, stąd, z Białego Stoku. Przy tej okazji Janina Ochojską. Czy ktoś normalny śmiałby powiedzieć, że Janka Ochojska jest gorsza, że przeszkadza? Ona zrobiła naprawdę wiele. Jeżeli nie nauczymy się doceniać ludzi z niepełnosprawnościami, to nigdy nie będziemy w Europie. Ten pakiet dla niepełnosprawnych, dla ludzi z niepełnosprawnościami, to między innymi turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku. I znowu kluczowa będzie tu dostępność, bez różnicy na region i status materialny. Leki i wyroby medyczne za darmo to też musi być standard. Przy okazji trzeba też zrobić coś, co nie wymaga kosztów. Skończymy wreszcie z ciąganiem ludzi na komisje weryfikacyjne. W niektórych wypadkach jest to konieczne, ale po co narażać na ciągłą mordę osoby? O których wiadomo, że ich skorzenie się nie cofnie. Po ósme, kompleksowa profilaktyka na europejskim poziomie. Korzystając ze środków unijnych, postawimy na profilaktykę. Powołamy centra profilaktyczne w każdym województwie, których zadaniem będzie prowadzenie regularnych akcji, mających podnosić świadomość Polaków na temat roli profilaktyki medycznej i możliwa, możliwości przeprowadzania badań kontrolnych. Profilaktyka zawsze kosztuje mniej niż leczenie. Wiedzą to w Europie, wiemy to w Polsce. Czas to po prostu zrobić. Po dziewiąte, coś, o czym mówimy od miesięcy i lat razem z przyjaciółmi z Partii Zielonych. Wszystkie partie bardzo to wyraźnie podkreślają. Mówił o tym także wczoraj Donald Tusk. Stworzymy kompleksowy program walki ze smogiem, zrealizujemy nasz projekt, który został przez PiS zamrożony w Sejmie, nie będzie mowy o zdrowiu. Jeśli Polska pozostanie na mapie Europy zadymioną wyspą, Polska musi stać się krainą czystego powietrza. 30 lat temu patrzyliśmy na pełne półki w zachodnich sklepach i wydawało nam się, że u nas tak nigdy nie będzie. 20 lat temu myśleliśmy, że my nigdy nie będziemy.